Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Edwarda Jarmusiewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam panów radnych, witam panią protokolant. Witam pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 15, a więc jest wymagane forum rada, żeby podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta gminy z zakresu między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnej szkoły filialnej w Cieplicach. Punkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 11. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym bardzo, aby wprowadzić do porządku obrad po punkcie 9. punkt podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 8/64/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. W ostatnim okresie czasu projekt tej uchwały przedstawiliśmy związkom zawodowym. Związki zawodowe bardzo szybko odpowiedziały, nawet nie spodziewaliśmy się, że zostanie ta uchwała tak szybko zaopiniowana. W związku z tym no, nie ma przeszkód, żeby stosowną uchwałę podjąć na dzisiejszej sesji, szczególnie, że jest to uchwała taka no, czysto formalna i no pewnie i też dlatego nie budziła żadnych kontrowersji, jeżeli chodzi o związki zawodowe. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 przedstawiony przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Już jest więcej.
proszę powtórzyć jeszcze. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie za rozszerzenie porządku obrad. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony większą liczbą głosów. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie za przyjęcie porządku obrad. Głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. No myślę, że najważniejszym takim wydarzeniem gospodarczym było przeprowadzenie przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach gminy. Ten przetarg przewidywał również rozszerzenie zakresu, które jest określane mianem opcji. I chcę powiedzieć, że żeby wykorzystać wszystkie środki, które mieliśmy, które otrzymaliśmy z dofinansowania, konkretnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a była to kwota 1 milion złotych, przy czym te środki no chwilę czekały na wydatkowanie, w związku z tym mamy odsetki, które zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym programie mamy obowiązek wykorzystać na tą inwestycję. W związku z tym będziemy realizować następujące instalacje fotowoltaiczne przy obiektach, które wymienię. A więc w Majdanie będzie to szkoła podstawowa oraz remizo świetlica tutaj na Końskiej ulicy, na Komorze. No. W Krasnym będą dwie instalacje. Jedna instalacja będzie zasilać ujęcie wody, a druga instalacja będzie zasilać nam też remizoświetlice. W Adamówce będzie tych instalacji najwięcej. One wszystkie co prawda będą zlokalizowane na placu szkoły podstawowej, tam gdzie kiedyś mieściło się gimnazjum. I tam każdy punkt zasilania będzie miał instalację fotowoltaiczną, czyli budynek szkoły podstawowej, budynek hali, budynek
Orlika oraz kuchnia, która ma też odrębne, rozdzielone zasilanie. Natomiast w cieplicach będzie to instalacja, która będzie zasilać świetlicę wiejską w cieplicach, budynek ciepliczanki oraz szkołę podstawową, tą obecną filię szkoły podstawowej w cieplicach. Od razu powiem, że właśnie ze względu na to, że no, czeka nas bardzo duża podwyżka cen energii elektrycznej, to chcemy część tych środków, które będziemy przeznaczać w dzisiejszym budżecie, wykorzystać jeszcze przede wszystkim na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która by zasilała budynek, w którym mieszczą się w tej chwili oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Adamówce, czyli no, jak gdyby przy starym budynku szkoły podstawowej. Ja przypomnę tylko, że jest to budynek, który jest ogrzewany ogrzewaniem elektrycznym. W pierwszej wersji no nie przeznaczyliśmy tego budynku do wykonania tej instalacji ze względu na to, że tam jest problem z miejscem na taką instalację, ale zechcemy ją no, zaprojektować na tym placu, który jest przed szkołą. Czyli po prostu po zachodniej stronie szkoły. I to, czyli ta byłaby dodatkowo i jeszcze wykonalibyśmy 50-kilowatową instalację, którą możemy umiejscowić przy oczyszczalni ścieków w Adamówce. Natomiast odbyły się też i inne przetargi, ich skutki, no, a właściwie skutki wzrostu cen będziemy widzieć przy uchwalaniu zmian w budżecie. Dotyczy to drogi, która jest modernizowana w Adamówce z dofinansowaniem w wysokości 100 tysięcy z budżetu Urzędu Marszałkowskiego był również przetarg na realizację projektu Cyfrowa Gmina, gdzie też najtańsza oferta no, przekracza środki, które były przewidziane w tym programie. Został również rozstrzygnięty przetarg na nadzór nad budową Domu Kultury w Adamówce. Wykonawcy przekazaliśmy plac budowy. Została zrobiona tymczasowa droga dojazdowa do placu budowy. No w tej chwili no nad projektem, który mamy, pracuje zarówno kierownik budowy, jak i firma, która realizowała ten projekt. Są wyjaśniane no wszystkie szczegóły dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych. W przyszłym tygodniu ruszą roboty ziemne na tym placu budowy i myślę, że no będzie ta inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem, czyli zakończenie jest przewidywane, jest zgodnie z umową
w ciągu 24 miesięcy, czyli 2 lat. Chcę jeszcze powiedzieć, że akurat wczoraj miałem przyjemność podpisywać umowę z panią minister pracy, rodziny i polityki społecznej z grantu, na który nabór został ogłoszony przez to ministerstwo, na opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. I w ramach tego grantu, który został przygotowany przez panią dyrektor Centrum Usług Społecznych, otrzymamy łącznie kwotę 1 miliona złotych i środki te będą przeznaczone w wysokości 30 tysięcy złotych na opracowanie właśnie planu deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie Adamówka, na wynagrodzenia personelu merytorycznego i kadry niezbędnej do przygotowania i wdrożenia tego planu, na kursy i szkolenia. Natomiast no, myślę, że szczególnie istotne jest działanie drugie, gdzie środki w wysokości 189 tysięcy złotych będą przeznaczone na rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, no, głównie osób starszych. Trzecie działanie w wysokości 10 700 zł będzie przeznaczone na teleopiekę. Działanie czwarte będzie rozwój opieki nieformalnej poprzez wdrażanie takiego nowego zupełnie rodzaju usług sąsiedzkich polegających na wsparciu opiekuńczym właśnie przez sąsiadów osób wymagających pomocy. Na to będzie przeznaczona kwota 63 tysiące złotych. I kolejne działanie na realizację i rozwój usług asystenckich. Na to będzie kwota 68 tysięcy 40 złotych. Wsparcie na szkolenia 7 tysięcy złotych i no myślę bardzo potrzebne działanie, zwiększenie dostępności do usług transportowych. Na to mamy przeznaczoną kwotę ponad 242 tysiące złotych, z których zostanie sfinansowany zakup samochodu używanego minivan z liczbą miejsc 8 osób i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz na utrzymanie i funkcjonowanie tego samochodu. I w ostatnim działaniu jest adaptacja pomieszczeń wygaszanej szkoły filialnej w Cieplicach pod działalność mieszkania wspomaganego, dostosowanego dla 2 osób. Łącznie jest na to przeznaczona kwota 285 280 dokładnie złotych. Tak jak powiedziałem, łączna kwota tego grantu to 1 milion złotych. Chcę tylko powiedzieć, że jest to program właśnie pilotażowy, który mają być wypracowane i przetestowane nowe rozwiązanie, jak chociażby te usługi sąsiedzkie. No wszyscy grantobiorcy, a z terenu całej Polski, bo był to konkurs ogólnopolski, e,
Te granty trafiły do 20 samorządów. Ja muszę powiedzieć, że miałem przyjemność jako pierwszy podpisywać tą umowę, ponieważ nie decydowała w tym przypadku kolejność alfabetyczna, tylko kolejność, jaka była na liście rankingowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu Wójtowi. Czy są pytania jakieś tutaj do informacji pana Wójta? Nie widzę żadnych pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Poproszę pana Wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w budżecie gminy na rok 2022 proponujemy następujące zmiany. W paragrafie pierwszym zwiększamy dochody budżetu gminy o kwotę 2 116 092 zł 29 groszy. Z tego dochody w całości bieżące i są to wpływy dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 962 806 zł. Wpływy z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 13 999 zł. Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7087 zł i 29 groszy i wpływy środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych 1 132 200 zł. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę taką samą 2 116 092 zł 29 groszy. Z tego wydatki bieżące o 1 391 387 zł i 29 groszy, w tym na remont drogi gminnej działka ewidencyjna numer 80 w Adamówce 51 tysięcy złotych. Remont tej drogi prowadzimy ze względu na to, że po pierwsze no wymaga remontu, ale otrzymaliśmy dofinansowanie z nadleśnictwa Sieniawa w wysokości 50 tysięcy złotych. Udział nasz ma być co najmniej 50%, no ale może się tak zdarzyć, że tam z zakresu, żeby wykorzystać wszystkie środki, no może ten 1000 takiej w pewnym sensie rezerwy może być potrzebny. Nie, niekoniecznie, ale może. Zakup i montaż wiatr przystankowych 50 tysięcy złotych. Tak jak no, nawet dyskutowaliśmy na komisjach, no, na razie te wiaty przystankowe będą no, w tych miejscach, gdzie jest, no, że tak powiem, najtragiczniejsza sytuacja. Zakup garażu do świetlicy wiejskiej w Pawłowej 6 tysięcy złotych. Też tak jak mówiłem, to nie chodzi o to, że w Pawłowej będzie samochód, tylko będzie on służył jako magazyn na sprzęt dla zresztą powstałego tam i takiego no, zaczynającego bardzo prężną działalność koła gospodyń wiejskich. Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Krasnym 8100 zł i te środki byłyby przeznaczone na sfinansowanie docieplenia strychu, no, które w przypadku ogrzewania elektrycznego na pewno też jest bardzo ważne i mam nadzieję, że spowoduje, no na pewno nie spowoduje zmniejszenia opłat, bo wiemy, że są, ceny bardzo windują w górę na energii, natomiast na pewno zmniejszy się zużycie energii elektrycznej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej w Adamówce 33 tysiące złotych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Majdanie Sieniawskim 18 tysięcy złotych i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Majdanie Sieniawskim 10 tysięcy złotych. Dotacja dla podmiotu realizującego zadania własne gminy z zakresu dowożenia uczniów do Jarosławia 4 tysiące złotych.
Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy szkole podstawowej w Adamówce 6000 zł. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych w Adamówce i w Majdanie Siniawskim 6000 zł. Wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy na dodatkowe na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 7087,29 zł. Wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania 1 132 200 zł. Remont placów zabaw na terenie gminy Adamówka 20 000 zł. Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy 10 000 zł. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do stadionu sportowego w Adamówce 30 000 zł. Ten program funkcjonalno-użytkowy jest konieczny do ogłoszenia przetargu na zadanie, na które mamy dofinansowanie z programu Polski Ład, z tego działania dla gmin popegeerowskich. I wydatki majątkowe zwiększamy o 727 705 zł, w tym na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Adamówki, działka numer 507, 2000 zł. To jest to efekt tego przetargu, gdzie mimo powtórzenia, no niestety kwota przekroczyła kwoty, które były zabezpieczone w budżecie, a były zabezpieczone z zapasem. Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Adamówce 30 000 zł. Tak jak mówiłem na komisjach, tutaj chcemy wykorzystać ten materiał, który będziemy mieć z rozbiórki chodnika w Cieplicach. Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. I będzie to już wkład własny, który co prawda w programie nie był wymagany, ale tak jak mówiłem, kwota oferty przekroczyła o 14 420 zł środki zabezpieczone zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zakup i montaż wentylatora dachowego do budynku szkoły podstawowej w Adamówce 25 000 zł i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach gminy Adamówka. No jakich, to już mówiłem, to po prostu dwie instalacje o mocy 50 kW. Przy czym one na pewno, jeżeli nic się nie wydarzy nadzwyczajnego, to nie będą tyle kosztować. Być może, że no jeszcze jakiś budynek istotny czy obiekt no spróbujemy wyposażyć w taką instalację fotowoltaiczną. No i jeszcze jeżeli chodzi o te dochody, które otrzymujemy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, one po stronie dochodów są tutaj pokazane z dokładnością do paragrafu i jest to kwota 7087,29 zł. I po stronie wydatków w paragrafie 4300 7087,29 zł, czyli taka sama. I w paragrafie 14 zmieniamy klasyfikację zadania, które jest realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach gminy Adamówka, gdzie zmniejszamy wydatki w paragrafie 6050 na paragraf 6100. No i szczegółowe kwoty są w załączniku do niniejszej uchwały i wykonanie zleca się wójtowi gminy Adamówka.
Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 7, łamane przez 49, łamane przez 2022, Rady Gminy Adamówka z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Czytamy dalej treść uchwały, czy przechodzimy do głosowania? Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Wykonanie uchwały zleca się panu wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no mamy teraz no dwie uchwały. Te uchwały były już podejmowane, natomiast no zostało zausterkowane, że nie wskazane było źródło pokrycia tych zobowiązań, które będą zaciągane w 2022 roku na rok 2023. I w paragrafie pierwszym Rada Gminy postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2020 rok w wysokości 465 663,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenie usług specjalistycznych transportowych oraz zapewnienie wyżywienia dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy Ciepliczanka w ramach realizacji projektu Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, będą dochody z przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej. Spłata zobowiązania nastąpi w 2023 roku i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer... Proszę bardzo, pan radny. Panie wójcie, chciałem zapytać... Ale ja bym... Przepraszam, jak można, bym prosił, żeby do mikrofonu zadawać pytania. Ja chciałem zapytać, czy te 465 tysięcy, co to znaczy? Czy to jest roczne utrzymanie tych 30 osób? O co to chodzi? Bo ja tego nie rozumiem. To jest zobowiązanie, które zaciągamy w roku bieżącym na świadczenie usług specjalistycznych, które tam są świadczone, transport oraz zapewnienie wyżywienia dla tych uczestników Dziennego Domu Pomocy na rok 2023. To pół miliona prawie kosztuje. Proszę pamiętać, że mamy te środki z dotacji. Ja rozumiem, ale to jest bardzo dużo. Jest. Ale dotacja się też kiedyś skończy. Ale zasady, więc proszę państwa, zasady funkcjonowania w tej chwili są bardzo preferencyjne dla uczestników. Zresztą zawsze takie projekty
taki mają cel, żeby pokazać, że można z pewnych usług korzystać. I w przypadku, kiedy będzie sytuacja, że nie będzie tego dofinansowania, to na pewno nie będą te usługi świadczone bezpłatnie. Natomiast no, mieliśmy świetny przykład na wakacjach, kiedy było olbrzymie zainteresowanie skorzystaniem z możliwości uczestniczenia w zajęciach, czyli w tych tak zwanych no, półkoloniach, z, można powiedzieć, z olbrzymią odpłatnością przez mieszkańców. My musimy uczyć wszystkich, że jeżeli korzystamy z czegoś, to trzeba za to zapłacić. Ale żeby tego nauczyć, to trzeba pokazać, co to jest. Bo gdybyśmy chcieli zaczynać od tego, że od odpłatności, to no, nikt nie wie, co się za tym kryje po stronie no, tego, co otrzymuje za tą odpłatność, świadczenia. No, powiem na marginesie, że pani, która zajmuje się działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Teraz zwiększaliśmy środki o 7 tysięcy. I będzie propozycja, o której tutaj była mowa, żeby umożliwić dzieciom korzystanie z nauki pływania. Ale nie na takich warunkach, jak było kiedyś. Tylko, że my... Ja mówię przykładowo, pewnie szczegóły trzeba dopracować, że my na przykład zapewniamy bezpłatny transport, ale już koszt pobytu na pływalni pokrywają rodzice. I wtedy będzie to na zdrowych zasadach, na normalnych. Wszyscy będą zadowoleni i będą się cieszyć, że mają dofinansowanie. A jak coś się daje za darmo, to wszystko jest źle. Także no, taki jest sens tego, taki jest sens no, wszystkich takich działań, które wprowadza się nowe i to nie jest, może ktoś powiedzieć, o, żeby kogoś tylko zachęcić. To jest czysto komercyjne działanie po to, żeby pokazać. Ja nie mówię, że da się pewne rzeczy, pewne usługi realizować bez udziału środków własnych, natomiast no tutaj jest w tym przypadku bez udziału środków własnych, jeżeli chodzi o same usługi, bo my oczywiście pokrywamy koszty funkcjonowania obiektu. Dziękuję za informację. Dziękuję również. Czy jeszcze są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 7/50/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Poproszę również pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. W paragrafie pierwszym postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2020,
drugi w wysokości 421 457 zł i 45 groszy z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenie usług społecznych w gminie Adamówka w ramach dwóch pakietów usług społecznych Społeczna Adamówka w ramach realizacji projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka dofinansowanego z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. I źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, będą dochody z przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej. Spłata zobowiązania nastąpi w 2023 roku. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo, pan radny. Panie, ja mam pytać, czy to są te zobowiązanie, które, o którym była mowa już wcześniej, tam 200 i 200? Czy to jest coś całkiem jeszcze nowego? Dziękuję. Czy są inne pytania jeszcze? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 7, łamane przez 51, łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu tej uchwały. Ponieważ ta uchwała no już była tyle razy omawiana, ja pozwolę sobie tylko przedstawić treść tej uchwały. W paragrafie pierwszym z dniem 31 sierpnia 2023 roku zamierza się przekształcić szkołę podstawową imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałami przedszkolnymi. W paragrafie drugim uczniom zlikwidowanej szkoły filialnej w Cieplicach wraz z oddziałami przedszkolnymi zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy Adamówka do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o tym zamiarze rodziców uczniów szkoły filialnej w Cieplicach oraz podkarpackiego kuratora oświaty w Rzeszowie, wraz z wystąpieniem o wydanie opinii dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej szkoły filialnej w Cieplicach. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Tylko powiem, że w uzasadnieniu, które jest do takiej uchwały konieczne, no, to tutaj zgodnie z prawem oświatowym rozstrzyga się, że przekształcenia takiego może dokonać z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, a w tych sprawach organem prowadzącym jest Rada Gminy. No i organ ten jest zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia szkoły zawiadomić rodziców, właściwego kuratora oraz organ wykonawczy, no, czyli wójta gminy. Natomiast oczywiście to nie Rada Gminy, tylko Urząd Gminy, który jest powołany do obsługi wszystkich organów, czyli i organu prowadzącego, i organu wykonawczego,
zostanie to wszystko dokonane. Natomiast no na pewno przewidywana reorganizacja nie pogorszy warunków do nauki oraz nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej imieniu Jana Pawła II w Adamówce, która zapewni odpowiedni poziom nauczania i wychowania, a przede wszystkim większy rozwój społeczny. Korzystna dla uczniów będzie możliwość rozpoczęcia i zakończenia edukacji w tej samej szkole i w tym samym środowisku. Zmiana przyczyni się również do wyeliminowania nauczania w klasach łączonych, co wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia. Znacząco polepszy się dostęp do bazy sportowej, ponieważ szkoła w Adamówce posiada 2 boiska sportowe oraz pełnowymiarową halę sportową, której brakowało w szkole filialnej. Dodatkowo szkoła w Adamówce posiada stołówkę, w której uczniowie będą mieli możliwość spożywania posiłków, a nie jak dotąd w salach lekcyjnych. Gmina zapewni uczniom bezpłatny dowóz i opiekę w czasie transportu, a sprawna organizacja dowozu zagwarantuje, że dzieci bezpośrednio po przyjeździe do szkoły będą rozpoczynać naukę. Obecnie w szkole filialnej w Cieplicach pracuje 3 nauczycieli zatrudnionych na czas określony, którym umowa kończy się w sierpniu, oraz 1 nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony, który będzie kontynuował nauczanie w szkole podstawowej w Adamówce. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tej sprawie projektu uchwały? Nie. Mamy w wielu wypadkach podwójną ilość godzin w sytuacji, gdy w klasie tej łączonej jest 11 uczniów. Czyli to nie tylko tutaj na te skutki finansowe działa to, że no 11 uczniów to absolutnie nie zapewnia możliwości sfinansowania samych kosztów pracy nauczyciela, ale również tych godzin jest więcej poprzez to, że są rozłączone. No to dlatego też, jak ja na komisji mówiłem, że rozumiem rodziców, bo nikt dobrowolnie z bezpłatnych korepetycji nie zrezygnuje. Także tutaj no nie możemy liczyć na to, że będą nam bić brawo. Ale poza tym, to chcę podkreślić, że to jest bardzo niesprawiedliwe, jeżeli my odpowiadamy za edukację w całej gminie. Bo jeżeli w innym miejscu nie uczy się w klasie łączonej 11 uczniów, bo tu jest tylu w klasie łączonej, a w normalnej klasie uczy się 25, co jest zgodne z przepisami. Zresztą zgodne z przepisami są też większe liczby uczniów w klasach starszych, bo tych 25 uczniów może być maksymalnie w nauczaniu początkowym, a w klasach starszych jest możliwa większa ilość uczniów. Także to jest też bardzo, bardzo niesprawiedliwe, że załóżmy w Adamówce uczą się dzieci w znacznie większych klasach,
ale nie przeładowanych, żeby było jasne, a tam wydajemy pieniądze właśnie na taką maleńką szkółkę. No to na rok 2023, jeżeli chodzi o samą szkołę, to się nic nie zmieni, bo nie ma klasy trzeciej. W związku z tym klasa druga będzie klasą trzecią, a klasa pierwsza będzie klasą drugą. A że nie ma zerówki, no to klasy pierwszej nie będzie. Nie, 18 uczniów to jest razem z oddziałem przedszkolnym. A ten oddział przedszkolny w przyszłym roku równie dobrze może się rozdzielić na klasę zerową i tych, którzy nadal będą chodzić do oddziału przedszkolnego. Myślę, że sytuacja jest na tyle oczywista, że nawet nie próbowałem sprawdzać, ilu jest faktycznie w oddziale przedszkolnym. Czy tak jak w poprzednich latach, że więcej zapisanych, a mniej uczęszczających faktycznie. No i też nie analizowaliśmy, nie wiem, pani skarbnik też pewnie nie, bo w roku na przykład, w ubiegłym roku szkolnym więcej dzieci z Cieplic uczęszczało do przedszkoli położonych poza terenem gminy. No myślę, że tam się rewolucja nie zrobiła. Czyli to jest jasny dowód, że oddział przedszkolny 5-godzinny nie ma tam racji bytu, a tym bardziej nie ma racji bytu oddział powiedzmy 8 czy 10-godzinny. Zresztą my mamy pogląd na to, co się dzieje na terenie całej gminy. Na terenie naszej gminy w Adamówce kiedyś funkcjonowały dwa oddziały 10-godzinne, a dzisiaj jest tylko jeden. Także no, ta sytuacja, my mamy po prostu świadczyć takie usługi, na jakie jest zapotrzebowanie. Jeżeli nie ma na daną usługę zapotrzebowania, to jest oczywiste, że jej nie świadczymy. To nie jest tak, że jedna osoba coś potrzebuje i my będziemy to świadczyć, bo korepetycje kosztowałyby nas taniej. Tak, no ja mówię, jakie są fakty. Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę już więcej pytań. Uchwała numer 7/52/2017 Rady Gminy Adamówka z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 3, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 8/64/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu tej uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, konieczność podjęcia tej uchwały jest związana z rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 24 sierpnia 2022 roku
które zmieniło rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. I w związku z tym w paragrafie pierwszym podejmujemy decyzję, że w załączniku do uchwały numer 8/64/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka, wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie 6 ustęp 1 otrzymuje brzmienie, więc ten ustęp 1 określa się następujące stawki dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, kierownika szkoły filialnej, nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klas lub mentora oraz nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. I sprawowana funkcja: dyrektor szkoły liczącej do 100 uczniów, miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego od 850 do 1500 zł. Szkoły liczącej od 101 do 200 uczniów 1050 do 1700 zł. I szkoły liczącej powyżej 200 uczniów, co prawda u nas takiej szkoły no nie ma i pewnie nie będzie, no ale określamy zgodnie z rozporządzeniem, od 1300 do 1900 zł. Wicedyrektor od 900 do 1000 zł, kierownik szkoły filialnej od 1500 do 200, od 150 do 200 zł, wychowawca klasy 300 zł, nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300 zł i mentor 100 zł. W paragrafie 6 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: do 1 sierpnia 2027 roku do dodatku funkcyjnego w wysokości określonej w ustępie 1 pozycja 6 w tabeli jest również uprawniony nauczyciel, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu. No, czy powiem szczerze, że u nas stanowisko takie jak mentor nie występuje. Myślę, że to jest coś no właśnie takiego jak dotychczasowy opiekun stażu. W paragrafie 2 traci moc uchwała numer 8/43/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 6 października w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 8/64/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Tutaj tylko wyjaśnię, że no, traci moc ta uchwała, ponieważ tamta uchwała dotyczyła dokładnie tego samego, czyli też ona tylko zmieniała w załączniku do tej uchwały numer 8/64/2019 zmiany wynikające z wówczas obowiązujących stawek dodatków funkcyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Przechodzimy więc do głosowania. Uchwała nr 7/53/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 13 października 2022 roku. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. I ostatni punkt dzisiejszego spotkania, sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z panów ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum. Proszę bardzo, jako pierwszy pan wójt. Panie przewodniczący, chciałbym poinformować, że w sobotę, najbliższą sobotę od godziny 10 będzie organizowana przez Nadleśnictwo, no można powiedzieć, kolejna akcja sadzenia lasu, też takiego lasu, który ma upamiętnić 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. Dlatego też, jeżeli ktoś chciałby wziąć w tym udział, to bardzo bym prosił, żeby podjąć szybką decyzję, bo ja jeszcze dzisiaj mam określić ilość osób, która będzie w tym brała udział. To będzie niedaleko lasu, który był sadzony w ubiegłym roku. Oczywiście nie naszym, tylko Nadleśnictwa, czyli na Szegdach. Na Szegdach, w stronę tak, księgi do kolonii. Tak. Było sadzone to, po prawej i lewej. Ja przepraszam, panie wójcie, że może przeszkodziłem. Tak. Od razu też zaznaczę, że to formalnie, to znaczy faktycznie, to jest to las sadzony na terenie gminy Kuryłówka, no ale gmina Kuryłówka też się angażowała w lasy, które były sadzone na naszym terenie. No a poza tym to sadzimy las, który jest Nadleśnictwa, z którym tak dobrze nam się układa współpraca. No to teraz nawet dostaliśmy pieniądze, gotówce na nasze zadanie własne. Ja przepraszam, ale prosiłbym, abyśmy zabierali głos do mikrofonu. Proszę. Panie wójcie, no takie dodatkowe informacje, ponieważ... Ponieważ mam różnych znajomych, którzy tam właśnie zajmują się ochroną środowiska i tak dalej, nie? Czy do tej akcji również mogą się dołączyć, czy nie? Myślę, że tak, tylko żebyśmy znali liczbę. No, to znaczy, jeżeli tak szybko mam podjąć, to ja muszę do nich zadzwonić. Proszę bardzo. Nie, no w tej chwili to nie. Dobrze, to powiedzmy plus dwa. No. Czyli ja plus dwa. No, dobra. Czy ktoś z panów jeszcze chciałby zabrać głos? To jeszcze jak sprawa sadzenia zakończona, to chciałbym wszystkich w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich, zresztą no i Starostwa Powiatowego, zaprosić na rajd rowerowy, który odbędzie się na terenie naszej gminy. Jest on właśnie organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Adamówce. To przy okazji jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy no, realizują prawie, że można powiedzieć, dużo różnych projektów. Ja już mówiłem o tym projekcie, który w ramach którego powstała już siłownia w Dobczy, ale również i Koło Gospodyń z Krasnego realizuje. Koło Gospodyń no, z Pawłowej na razie też realizuje. No te wszystkie projekty, mogę powiedzieć, że w ramach nauki pisze im, w ramach nauki dla kół, pisze im pan sekretarz. To są, no to jest właśnie to, co powinno się dziać. Takie społeczne podejście do rozwiązywania pewnych problemów, bo problemy zawsze będą występowały, natomiast no, człowiek jest istotą społeczną i musi pewne rzeczy realizować wspólnie. Wtedy to przynosi
efekty i bardzo bym chciał, żeby wszędzie takie, takie działania się działy. No a jeżeli już mamy zaproszenie na rajd, w którym wszystko będzie gratis, a nawet mogę powiedzieć tajemniczo, nawet nie tylko, że uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów, ale pewne jeszcze gratis nagrody otrzymają także. Także tylko skorzystać z, no, z tej niewątpliwej okazji. Dziękujemy serdecznie. Więc sadzenie jest w sobotę od godziny 10. Zapisy, panie wójcie, do kiedy można? Nie trzeba się na rajd zapisywać. Nie trzeba się zapisywać, tak? O sadzeniu, no to koniecznie, żebym dzisiaj mógł zadzwonić do nadleśnictwa i poinformować. Decyzję trzeba dzisiaj podjąć. Oczywiście, no jutro to za późno. Może sesja przebiegała w miłej atmosferze, więc niech tak się zakończy. Panie wójcie, jeszcze widzę, że właśnie pozyskiwanie środków właśnie z różnych funduszy idzie dość dobrze. No właśnie, chodzi mi o zagospodarowanie naszej świetlicy na Dobropolu. Może by, nie wiem, może by pan spojrzał, skąd by można było wziąć jakieś środki i tak sobie pomyślałem, że dobrze by było z tego zrobić takie muzeum wiejskie. Już pewne działania podjąłem, ale właśnie, no jakieś środki by się przydały. No, na razie potrzebujemy środki chociażby na przystanki. No, ja wiem, że różne działania można podejmować. Proszę pamiętać o jednym, że my, no może tak nawet jak pan powiedział, no jeżeli będzie okazja pozyskać gdzieś środki, żebyśmy jak najwięcej przedsięwzięć w tym bardzo trudnym okresie czasu realizowali, no gdzie to możliwe, no bo wiadomo, że czasami trzeba coś zrealizować tylko i wyłącznie ze środków własnych. Żeby wykorzystywać te okazje, nawet najdrobniejsze, bo często jeżeli w danym projekcie bierze udział, da się zaangażować jakąś grupę mieszkańców, to nawet ten 1000 przynosi bardzo duże efekty, bo to też o to chodzi, żeby... No było takie społeczne podejście, którego niestety ciągle w wielu miejscach brakuje. To znaczy tak, ja bym bardzo chciał, żeby było właśnie na zasadzie takiej właśnie konkretnego projektu, co i skąd pozyskać środki. Bo nad pomysłem możemy dyskutować w różny sposób, natomiast no najważniejsze są środki. Żeby pozyskać środki. Natomiast ten budynek stoi pusty no nie 20 lat, tylko już 30. To takie coś to... Tak. No to... To znaczy, ja nie neguję pomysłu pana Tadeusza, natomiast no myślę, że my przede wszystkim powinniśmy się koncentrować na tym, żeby robić coś,
dla naszych mieszkańców. No z całym szacunkiem, muzeum nie będzie dla naszych mieszkańców. Ale jeżeli będą środki na to, to owszem, to może być, bo to nie wszystko się robi też tylko i wyłącznie dla mieszkańców gminy. No ale bo proszę Państwa, nigdy nie powinniśmy wychodzić z takiego założenia, czyjego można na coś przeznaczyć, tylko najpierw musi być potrzeba. To proszę mi powiedzieć, jaka jest potrzeba dla szkoły, gdy jest przepiękna hala, gdzie pomieszczeń dydaktycznych no, też jest wystarczająco. Może w tej chwili nie na wyrost, ale też musimy patrzeć perspektywicznie, a liczba dzieci w Majdanie też się zmniejsza. To przecież tam niektóre klasy są na... Jakby się uparł, to by już klasy łączone zrobił. No to no. Panowie, ja przepraszam, ale sobie nawzajem przeszkadzacie. No, jeżeli jedna osoba mówi, druga powinna słuchać, no tak powinien wyglądać dialog, a nie inaczej. No. Czy jeszcze ktoś z panów chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ale proszę do mikrofonu, jak można. Dużo kostki, może by tam chociaż kostkę ułożyć. No bo tam te schody się walą, to wszystko. Ale przynajmniej będzie wygląd miało zewnętrzny. O to mi chodzi głównie, tak, że... Bo tam za chwileczkę nie będzie tam się przeciekał, bo wiadomo... A może to trzeba się zdobyć? Oby do kurwa! Kurczę! Dobra, to jest dobra, tam za taką na to się zmniejszy. Bo jak nie mówię, że tego nie trzeba. Jeśli będzie kostka, to mam już po nic tyłu, jeśli chodzą, rozwijają się wieczorami, by tam nie ma ani kamery. Stara remiza przy drodze też kosik stoi, też by coś z niej zrobić, nie? U was, nie? No też jest, to nie da. Proszę panów, czy ktoś... Nie, tam na razie, jak ktoś pomysł ma jakieś tamy drogi, też powinien projekt napisać, to nie do końca będą zbierać. Tak, później będą... Jak pójdzie, będą postę zbierać. To jest za położenie, czego mogę zapłacić. Przejdzie się w prosiernicy. Tak się nie da. Zastępnie może być płacić trochę. Jak będą jakieś pomysły, to ja bym proponował, aby przed następną sesją na komisjach porozmawiać na ten temat.
Czy są jakieś inne sprawy? Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi, panu sekretarzowi, jak również pani skarbnik. Dziękuję serdecznie panom radnym, dziękuję panom sołtysom, dziękuję pani protokolom. Serdecznie dziękuję tutaj pracownikowi gminy za obsługę Rady Gminy od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.